To jest samochód marki Berles w produkcji amerykańskiej z 1925 roku. Firma została zlikwidowana w 1931 roku, także jest to jeden z 5 egzemplarzy zachowanych na świecie tego modelu. Z tego modelu jest tylko jeden, ten w Polsce, jeden jest w Belgii i 3 są w Stanach. Były wtedy takie 3 najlepsze marki, najbardziej ekskluzywne amerykańskie. Packard, Pierce Arrow i właśnie Berles. W 1931 roku niestety akcjonariusze doszli do wniosku, że w dobie kryzysu więcej zarabia na ważeniu piwa niż na produkcji samochodów i zlikwidowali firmę. Silnik to jest V8, pojemność 5,6 litra, jedna z pierwszych 8 w ogóle na świecie. Jako ciekawostka, Ford wprowadził swoją 8 dopiero w 1932 roku. Po wojnie Anglicy próbowali na podwoziu tego samochodu i na tym silniku budować samochody pancerne. Kilka sztuk wyprodukowali. O czym to świadczy, że konstrukcja podwozia i napędu jest tak pancerna, że można na tym samochód pancerny po prostu postawić. To jest silnik wolnossący, tam gaźnik jest praktycznie typu motocyklowego, można powiedzieć, także ta benzyna, no nie tworzy się mieszanka, tylko ta benzyna się wręcz kapie do tego gardzieli. W związku z tym tak jest spalanie. Firma Berles zasłużyła się w ogóle w historii motoryzacji dwoma takimi faktami. Jako pierwsza na świecie wyprodukowała samochód z nadwoziem zamkniętym i jako pierwsza na świecie wprowadziła rozrusznik z ruchomym bendixem, czyli z automatycznym bendixem. To takie dwie ciekawostki, które firma Berles zastosowała. Jeżeli chodzi o komfort jazdy, jest bardzo duży. No, proszę zwrócić uwagę na wielkość kół. Także dla niego wyboje nie są żadnym problemem. Silnik jest tak elastyczny, że instrukcja mówi, bo mam oryginalną instrukcję do niego. Pierwszy bieg służy do ruszania z miejsca, drugi do pokonywania bardzo dużych wzniesień, a trzeci do jazdy ciągłej. Czyli praktycznie jak koła się zaczną obracać, to się wrzuca trójkę i z prędkością od 5 km na godzinę do tej setki. Do setki go można rozpędzić, gorzej z zatrzymaniem. Można jeździć na trzecim biegu. Generalnie te samochody nie hamują, tylko zwalniają. No nie? No, w związku z tym przede wszystkim przy zjeżdżaniu z góry to wiadoma sprawa, hamowanie silnikiem i tylko silnikiem, a w jakimś ruchu takim miejskim no, trzeba zawsze dbać, żeby ten odstęp, mieć tą swobodę, odstęp od samochodu, który jeździ przed nami był wystarczający do zatrzymania pojazdu. Jednak to waży 2 tony i nie da się tego zatrzymać w miejscu, tak jak nowoczesny samochód. Jako ciekawostka też ma bardzo ciekawy układ hamulcowy, ponieważ hamulce są taśmowe na bębnach, natomiast napęd już mają hydrauliczny, czyli cylinderek jest w bębnie, a taśma jest na zewnątrz. Jest taki ciekawy układ dźwigni, która przenosi napęd po prostu z cylinderka na taśmę. Przez przypadek na Hershey's żeśmy spotkali kolekcjonera, starszego pana już, który właśnie likwidował kolekcję. I z kolegą żeśmy wzięli, ten samochód był nie był na chodzie po prostu, silnik był w tragicznym stanie, tak samo hamulce. Kolega brał od niego Dodge Bravera, i jako że 2 braliśmy, no to udało się jakoś wynegocjować rozsądną cenę i samochód żeśmy przywieźli do Polski. 9 miesięcy trwało wyremontowanie samego silnika. Drugą pracą było stworzenie układu hamulcowego, ponieważ go trzeba było odtworzyć praktycznie, łącznie ze stworzeniem od nowa pompy hamulcowej, bo stare było nie do odratowania po prostu. Praktycznie jest cały oryginalny, tylko tak jak mówię, pompę hamulcową musieliśmy stworzyć od nowa, bo ze starej już nie było nic, nie dało się jej zregenerować. A ponieważ tłoczki trzeba było przeszlifować, znaczy cylinderki, dorobić nowe tłoczki, zwiększyła się w ogóle objętość potrzebnego płynu, no to już niestety trzeba było nową pompę zrobić. Także to jest jedyny element praktycznie, który żeśmy zrobili całkowicie od nowa. Jedynym takim jeszcze też elementem nowoczesnym, który jest tutaj wsadzony, to jest włożony elektrozawór na układzie paliwowym, bo zasilanie gaźnika w paliwo się odbywa za pomocą mamki tak zwanej, czyli pompy podciśnieniowej, która przy każdym zatrzymaniu, postoju powinna być zamykana kranikiem. To otwieranie maski, zamykanie kranika, potem znowu przy starcie ponoszenie maski, otwieranie jest uciążliwe. W związku z tym na to się zdecydowałem, żeby włożyć ten elektrozawór i mieć to z głowy. Jak gdyby. No, zawsze mi się, od dziecka mi się podobały takie auta właśnie. Z drewnianymi kołami, z dużymi błotnikami przechodzącymi w progi. Bo dla mnie to jest taka klasyka motoryzacji. No, jak przeszedłem na emeryturę, no to dążyłem do tego, żeby coś takiego mieć.